Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Tak, rekrutacja trwa. A na początek taki mały wstęp, luźna wstawka, niezwiązana z niczym. Jestem Darek Serobadem na serwerze. No witajcie, witajcie, także w moim odcinku. Tak, witam i pozdrawiam wszystkich widzów Darka. I dzisiaj w końcu nadeszła ta chwila, jako że Safe Mode się przeprowadził do magicznego lasu i postawił sobie swój własny portal. I nikomu nie powiedział chyba kombinację, więc chyba nadszedł czas, nie żeby powiedział. Sobie... Nie powiedział. W końcu mi nadszedł powiedział. Czas, żeby... No ja wiem, ci powiedział, no. A ty powiedziałeś mi. Ale no i tak bez sensu, bo... No to najwyższa pora w sobie, żeby zalosować sobie kolor i częstotliwość, i cyferkę i tak dalej. Zasady myślę pozostaną te same, ale że się poprawiła trochę funkcjonalność keystone'ów, no to tutaj jeszcze na sam koniec mała wzmianka na ten temat. To jak, Dark? Losujesz pierwszy? Losuj, mistrzu. Jednym słowem, każdemu z graczy będzie przysługiwał kolor wełny do kodowania ender chestów, ender tanków, co tam się jeszcze koduje we mną, cokolwiek. Również runa do Ars Magiki, no i częstotliwość rozpoczynająca się od cyferki takiej innej, oczywiście powyżej częstotliwości z 99, bo poniżej częstotliwości będą publiczne. No, trochę będą jaja z częstotliwościami dla ender chestów publicznych, ale to się jakoś rozwiąże. No po prostu tak musiałem zrobić, bo nie ma, bo jest biała wełna, jest biała runa, nie ma dziwnych kombinacji. Więc jak Dark mi powiedział, że mogę pierwszy, to sobie zalosuję pierwszy. Oby tylko jakiś fajny kolor. Jej, dostałem purpurową wełnę, jestem numer jeden. Oczywiście przypominam, że losowanie jest całkowicie, żeby nie było, otworzę, proszę bardzo. Mamy tutaj przypadkowe kolory wełny, które się losują przypadkowo, jak to dispenser. Tak. Chyba. Całkowicie no. Przypadkowo. Tak się pytam, dlaczego nie ma białej wełny, tylko jest jasno-niebieska? Okej, moja wpadka. Jak ci wypadnie jasno-niebieska, to dostaniesz biały kolor, bo wcześniej było jasno-niebieskie. Okej. Dobra, czyli dostałeś biały jestem kolor. Jestem numer dwa. Tak, a to jeszcze słuchajcie, tak, nie mówcie nikomu, że tak zrobiłem, ale zaczytujemy w Creative'ie i sobie musimy dostawić przecież jeszcze jeden rządek i podpisać się, kto jest gdzie, żeby nie było. Oczywiście, możesz mnie podpisać. Tak, tu będzie jedynka, tak. Ale do... Tak. Tak, a tu będzie, ciekawe czy się zmieści. Mieści się. No, powiedziałbym, że na styk. No. Okej. Dobra, to wszystko wywalam. Ojej, to nie ten tryb kreatywu. Wracaj się mi tutaj. No, niestety. Dobra, żeby nie było. Myślę, że ta ściana tu zostanie. Teraz to wyłączmy. O, dwa razy. Jeśli chodzi o... A, to od razu keystone muszę pokazać. Też, żeby nie było, że z konsoli czytujemy. Jeśli chodzi o keystone, no to teraz ogólnie taka zasada, że jeśli ktoś będzie stawiał u siebie portal przy domku, to fajnie by było, jakby jeden portal, który postawi i należy do niego, był takim publicznym, do którego wszyscy będą mogli wskoczyć, bo będą znali jego adres. Czyli jeżeli na przykład mój portal jest tam różowy, tak? Purple Rune, no to keystone, którego będę używał, będzie wyglądał następująco. Czyli będę miał jedną runę purpurową w górnym slocie i taki będzie keystone u mnie w portalu i on będzie prowadził zawsze do domu. No i tutaj jest ta taka właśnie instrukcja usługi. A cała reszta kombinacji, no to w sumie fajnie by było, jakbyście trzymali zawsze runę swojego koloru na górze, a pozostałe to jak chcecie. Możecie podawać, możecie nie podawać. Tak, zgadza się, zgadzam się ze wszystkim. Bo to jest bardzo dobry pomysł. No. Myślę, że ten system będzie przejrzysty, bo poprzednim razem, poza tym, że się trochę zwiększyła funkcjonalność tych keystone'ów, już można tam, już go wywaliło. Można zapamiętywać, zapisywać i w ogóle Dark jeszcze ma interfejs gdzieś tam u siebie otwarty. To zobaczymy później, jak to wyjdzie. Niestety jeszcze w dalszym ciągu myślę, że będą niewielkie zgrzyty i problemy, ponieważ keystone recepty, te bloki, które tworzą portale artmagikowe, trochę dziwnie działają, że nie może ich otworzyć nikt, kto ich nie postawił. Tak, czyli jeżeli ja postawię, tak, to nikt nie może zajrzeć, jaki tam jest keystone w środku. No, z jednej strony rozumiem, może gdzieś to jest w konfigu, jeszcze sobie sprawdzę, może można przestawić, ale z drugiej strony, no, bez przesady, bez sensu.
Trzeba niszczyć i wkładać kiston od nowa i wtedy ja to będę widział, a druga osoba nie, no i tak to chodzi. No dobra, w każdym razie ciąg dalszy odcinka. Tak, do zobaczenia za chwilę. Witam po krótkim cięciu. I tak, trochę już czasu minęło od tego poprzedniego nagrania. Między innymi trochę tutaj siedziałem nad naszymi księgami, dzięki czemu zebrałem troszeczkę książek. Zebrałem także sporo stron. No, może nie sporo. Byłem także, ojej, trochę lekka ścina. Byłem także u SaveModa, dzięki czemu mam teraz taką siekierkę. Proszę. I od razu myślę, że ją wypróbujemy, chociaż może nie teraz, może jak się zrobi jaśniej. Więc chodźmy się przespać. Tak. Przy okazji z... O, tak, no tak, Karimiri tutaj siedzi. On nie siedzi na TS-ie. W każdym razie chyba sobie ładuje Chunka. Tutaj także możecie zobaczyć, że sobie troszeczkę z tych światów pościągałem różnego takiego zielstwa. Mam tutaj kilka... kilka fajnych drzewek. Mam tu między innymi na myśli takie oto magiczne drzewo. Wiem, że jeszcze nie ma tekstur. Oho, spojrzałem się na czarnego pana. Chyba nie. I mam tu też takie drzewo właśnie tęczowe. Nawet chyba pewnie wiecie skąd. Dobra, chodźmy tu. Kurczę, straszna apokalipsa zombiaków. Nie wiem skąd oni się nalęgli. Trochę ich jest. Tak, ktoś mi tutaj na Skype'ie spamuje. No, trochę ich jest, zdecydowanie. Niemniej, mieliśmy tutaj ostatnio drzewko, które chyba już ktoś chciał, ale bardzo chciałem wypróbować tą siekierkę. Więc chodźmy chociażby tutaj, zobaczyć jak to działa. Proszę. Ścina się nią dosyć długo. Ale ścina się nią całe drzewo, więc to jest taki właśnie plus. A, oddaliliśmy się trochę. Kurcze! Dlaczego ty idziesz tutaj? No, ukradłem save'owi pickaxa. No nic, nie pokażę wam jak ścinam drzewo, ponieważ troszeczkę chyba tutaj jest zbyt niebezpiecznie. Zrobię to w dzień. Odłożę zatem wszystkie graty i przestawię sobie częstotliwość na rurce. Tak, nie wpadłem od ostatniego razu tutaj ani razu. Od ostatniego razu ani razu. No cóż, brzmi całkiem sensownie i logicznie. Niemniej... Jako, że mamy po prostu z tutaj już wylosowaną częstotliwość, zmienimy sobie na rurce ją trochę. Tutaj mamy rurkę, tak troszeczkę wystaje, dzięki czemu mamy do niej łatwiejszy dostęp. Może? Ach. Ja powinienem sobie naładować. I tutaj sobie ustawimy na 210. Chociaż zastanawiam się, dlaczego... tutaj musimy wybierać częstotliwość, skoro tutaj możemy ustawić private albo public. A nikt na publiku tego nie robi, prawda? I każdy ma jak gdyby swój zakres częstotliwości, także nie wiem po co po prostu to robimy, ale okej, nie kłócę się. Weźmy to sobie, naładujmy. I weźmy, zezłomujmy te książki, chociaż lepiej od razu je róbmy na półki. A dlaczego? No to raczej się. Witam po krótkiej przerwie, znowuż. Tak więc, co planuję na dzisiejszy odcinek? Ano, właśnie, mówiłem, że za tą ścianą coś jest i coś będzie. I rzeczywiście, co się tutaj wyprawia? Ano, tutaj się wyprawia
Liquid XP w zasadzie to jeszcze można powiedzieć, że się nie wyprawia, ponieważ dopiero przygotowuje sobie miejsce. Tam, tutaj przy piecykach, no wszystko jest fajnie, bo można sobie powybierać tutaj różne rzeczy i mieć poziom, stanąć sobie, troszeczkę tego poziomu się pozbyć, to sobie tam poleci. Ale z kolei tutaj nie można tego wykorzystać. Do tego jest więcej przestrzeni potrzebne. Więc postanowiłem, że tutaj sobie zrobię coś w rodzaju takiej małej biblioteki. I do tego celu właśnie zbierałem te wszelkiego rodzaju książki. Tutaj oczywiście sobie postawimy LXP Enchanter. I do tego celu potrzebuję sobie tutaj wyłożyć wszystko książkami. Co sobie już tutaj zrobię. Częściowo zrobiłem wcześniej. Ale tylko troszeczkę. Rozumiem, że potrzebny jest do tego stack książek, tak? A więc użyjemy stack książek. Co nam szkodzi? Została nam jedna. Może będzie działać. Dobra. Mamy jeszcze 60... książek i tutaj sobie wymyśliłem, że chcę mieć tutaj jeszcze taki mały podręczny workbench, tylko zaklinarkę taką analogową, można powiedzieć, jak za starych dobrych czasów. Tak więc nie wiem, po co sobie zostawiłem tamto miejsce. Dobra, zróbmy sobie takie malutkie pomieszczenie. O, proszę. Z książkami w takim oto deseniu. Jeszcze możemy sobie zrobić pod spód, sobie wsadzić książki, bo ich mamy po prostu bardzo, bardzo dużo w tej chwili. Dlatego, że ogała wszystkie światy mistcraftowe, które znalazłem z tych bibliotek, między innymi szukając stron, ale jako, że książek mamy dużo, to możemy jeszcze je tutaj wykorzystać. Tak przy okazji zbierzmy sobie trochę z materiałów. I tak nam jeszcze zostanie, to będzie na wykończenie tej biblioteki tutaj, o. Tu możemy sobie wsadzić jeszcze książki. I sobie to nawet zrobimy. Chociażby teraz, bo dlaczego i nie. Proszę. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Super. Jeszcze nam zostało nawet... Może sobie tutaj coś wstawimy. Bo tak, dlaczego nie? Dobra książka, dobra lektura przed snem nie jest zła. Wychodzę z takiego przynajmniej założenia. Tak naprawdę nie mam co zrobić z tymi książkami. Ktoś chce książki, bo ja tego dużo mam ostatnio. Resztę sobie odłożymy. Tak, oto piękny bałgan, który sobie ostatnio zrobiłem. Niemniej... tak, postanowiłem, że podobnie jak Karimiri... chyba tutaj powinienem sobie troszeczkę oświetlić. Dobra. Tutaj sobie wymienić podłogę na coś bardziej przyjemnego. Chociażby jakieś drewno. To jest taki... taki, powiedzmy, korytarzyk skromny. No ale dobra. Więc to miejsce mamy ogarnięte. Co tu będzie? Tutaj będzie nasz zbiornik. Tak, w zasadzie mamy tutaj walwy, które możemy postawić nawet, chociaż bardziej by mi pasowało najpierw zrobić odpowiednią ilość. To będzie 4 wajchy. Hop. Tutaj jedną postawimy sobie tutaj, o. Tutaj nawet sobie możemy to od razu włączyć. Tutaj tu sobie zakitujemy. To możemy chyba sobie zapchać. Nie wiem, po co to ustawiałem nawet. Bo to będzie z tej strony. Natomiast tak, weźmy sobie już tutaj, ustawmy valve, to znaczy co to jest? Fluidakty. Tak, ustawmy sobie fluidakty. Tutaj będzie już poziom podłogi, także tym się nie martwimy. Tutaj
Tak samo właśnie jak Karimiri postanowiłem sobie od razu zrobić taki bufor. Hop. Z tych tanków takich. Eps, co się działa? Moment, weźmiemy sobie to, rozbijmy, może... Zobaczymy, może to trzeba po prostu stawiać najpierw. Ojej. Tak, ojej. Dobra. Weźmy sobie, postawmy najpierw to. I sobie postawmy fluidacta. Nie, no nie działa. W takim razie chyba będziemy potrzebować... To sobie... Co ja zrobiłem? W sumie... Nic się nie stało wielkiego. Poza tym, że po prostu muszę to jeszcze raz z powrotem złożyć. No ale dobra. Weźmy jeszcze raz, rozwalmy te oto nasze kochane rureczki. Jak to brzmi w ogóle? No ale dobra, nie czepiajmy się. I mamy nasze covery, które ustawiamy w ten sposób. Mam nadzieję, że to teraz zadziała. No i proszę, ślicznie zadziałało. Tutaj będą nasze maszynki. Dokładnie rzecz biorąc, to one będą tak w głębi? No może. Także będziemy potrzebować LXP Imprinter. Czyli meta. O, bo przydadzą nam się bookshelfy. Super. No tak, sporo rzeczy nam się przyda. Między innymi raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, zróbmy sobie na razie trzy te bakety i nabierzmy sobie trochę naszego liquidu XP. A więc, czy mamy gdzieś nasze wiaderka? Mamy wiaderka. Mamy, tutaj sobie zróbmy trzecie wiaderko. Dobrze. Wreszcie nasz workbench jest pod ręką. Tutaj sobie od razu zezłomuję te cholerstwo, bo nie jest potrzebne. Hop, hop, hop. Wiem, że nie mam jeszcze bardzo dużo tego liquidu, natomiast to z czasem do wszystkiego dojdziemy. Potrzeba nam będzie chwila na tę rzecz. 3 stony, piecyk i anvil. No cóż, nie mamy tyle żelaza, ile ma Karimiri, ale postaramy się go stworzyć mimo wszystko. Tyle nam powinno wystarczyć. Tu mamy na jeden. Tu mamy na drugi. Hop, 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 hop. Trochę nam wyszło tego materiału, ale mówi się trudno. Weźmiemy sobie jeszcze 3 stone'a. To sobie już możemy ustawić. Hop. I teraz... Dobrze. To robię. Dobrze. I mamy od razu nasze wiaderka z powrotem, które możemy znowu zaczerpnąć. Teraz empty medalion musimy sobie zrobić. Do tego potrzebujemy... Będziemy potrzebować więcej trochę żelaza. Muszę troszeczkę więcej powydobywać sobie rzeczy. But. Nie mam pojęcia, gdzie nam... wcięło nasze wiaderka.
A, jakiś błąd nam wyskoczył. Więc tak, więc potrzebujemy jeszcze do tego 5 stona i piston. No cóż, piston możemy sobie na szybkiego zrobić. Mamy tutaj dechy, potrzebujemy redstone'a. Potrzebujemy żelaza, jak żeby inaczej. Redstone, żelazo, kobel. Mamy kobel, mamy wszystko. Jesteśmy szczęśliwi. Ja w najbliższym czasie będę chciał postawić... postawić, co będę chciał postawić, a będę chciał postawić boiler, dzięki któremu będziemy mogli no troszeczkę materiału więcej zebrać, to znaczy no może inaczej, wytworzyć energię, która pozwoli nam postawić quarry. Na quarry już mam wystarczająco dużo diaksów i dzięki quarry zdobędziemy więcej diaksów. Bardzo logiczne, oczywiście. Czy ja nie wziąłem sobie kamienia? Ano, nie wziąłem. No więc naprawmy szybko ten błąd. 5 kamienia. Hop, hop, hop. Medalion. 2 bookshelfy. I piston. I mamy nasz LXP printer. Teraz nam trzeba będzie izolator. Izolator robimy z Anvil... No cóż, dlaczego ja się dziwię? Tak, Karimiri też był bardzo zdziwiony tym, ile po prostu żelaza wychodzi przy tym interesie. No ale cóż, można powiedzieć. Mamy już nasze bloki. Teraz zrobimy nasze kowadło i weźmiemy sobie diaksa. Weźmiemy sobie diaksa. Potrzebujemy jeszcze 2 bucketów, ale to mamy. Potrzebujemy jeszcze 5 stone'a. A więc weźmy sobie stone. Weźmy sobie to i na górze diaks. I mamy nasz izolator. Jeszcze czego będziemy potrzebować? A no właśnie enchantera. Zastanawiam się, czy będę mieć wystarczająco dużo obsydianu. Jak nie, to sobie pójdziemy po więcej. Mam... no nie wystarczy mi obsydianu. To na razie enchanterem się nie zajmiemy. Zostawmy sobie wiaderka. Tutaj akurat, ponieważ... no po prostu od razu potem skorzystamy z nich. Do czego jeszcze będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować lamp, ale lampki teraz nie zrobimy, ponieważ nie mamy glowstone'a. No chyba, że pójdziemy okraść Karimiriego, no ale raczej wolę się przed tym powstrzymać. Ewentualnie jeszcze postawię sobie o tutaj. Postawię sobie tutaj nasz. Co sobie naszego postawię? Ano ten zwykły, powiedzmy... nasz zwykły enchanting table. Bo dlaczego nie? Możemy to sobie zrobić. Mamy książkę. Powinniśmy jeszcze mieć. Mamy dużo książek. Dalej. To się nie zmieniło. Po prostu mamy pełno książek dzięki naszej wyprawie do świata mistcraftowego. Mamy nasz enchantment. Dobrze. Enchantment table możemy sobie postawić. Oczywiście on będzie używany tak raczej sporadycznie, ale to ile? 2 diaksy, trochę obsydianu. Na to wszystko nas obecnie stać. I tak, i tutaj trzeba będzie doprowadzić sygnał. Dobra. W tej chwili możemy to sobie postawić już, tak sobie myślę. Więc tu będzie nasz, tutaj jest, no cokolwiek to jest. Teraz nasz kombiner i izolator, proszę. I teraz będziemy mogli, no to sobie zakitujmy, chociaż
Jeszcze tutaj będziemy troszeczkę przy tym robić, więc na razie sobie nie będziemy zakitowywać. Teraz postawimy sobie, przeniesiemy w zasadzie i postawimy sobie nasz tank. Ponieważ on nie będzie stał tam. Tak, dla odmiany. Oczywiście tam będzie także będzie stać nasz tak, tutaj absorber będzie stać, ale zrobię to na nieco inny sposób. Więc tak, więc możemy to właściwie sobie rozebrać. Zobaczę, jeżeli nie wystarczy mi tutaj materiałów, to sobie po prostu rozbiorę i przeniosę. Nie ma problemu, że... Chociaż kurczę, będzie problem z przeniesieniem, jeżeli mi nie starczy materiału. Ale nic, na razie sprawdźmy. Halo. Coś się kurczę tutaj chrzani. Coś się chrzani. Coś się konkretnie chrzani. Dobra. Zobaczmy, jak jest teraz. Dobra, teraz już nie ma problemu. Trzeba będzie tylko zmienić nam nasze ustawienie, ale nie mamy klucza, oczywiście, bo po co nam klucz? Weźmy zatem nasz klucz. Oczywiście znowu jestem głodny. Gdzie był nasz klucz? Dobra, znaleźliśmy nasz klucz. Możemy to sobie przestawić. Mam nadzieję, że wystarczy mi materiału, bo naprawdę nie chcę. No, może być z tym drobny problem. Naprawdę nie chcę mi się w tej chwili dorabiać tych materiałów. Dobra. To już powiedzmy, że działa. Znaczy nie działa, bo jeszcze nie postawiliśmy nam naszego tanka. Ale będzie działać. Oczywiście. Tak, zapomniałem, że to troszeczkę nie współpracuje w tej chwili. Nasz absorber z fluidaktami. W takim układzie będziemy musieli to zrobić na troszeczkę inny sposób. To znaczy tutaj sobie... O, żelazo. Super. Zabierzmy sobie żelazo i koper, póki mamy. Fajnie jest mieszkać pod ziemią. Nie dość, że się po prostu tutaj rozbudowuje swoje miejsce zamieszkania, to jeszcze się znajduje materiały do tego potrzebne. To jest bardzo, bardzo korzystne. Okej. Ile to nam w sumie będzie potrzebne? Dobra, dobra, whatever. No dobrze, weźmy. Co tam mieliśmy wziąć? Chyba... Nie, nie mieliśmy stawiać klocka. Mieliśmy wziąć sobie tanka, którego znowu będę musiał poszukać. Bo oczywiście zrobiłem sobie porządek, zatem nie wiem zupełnie co gdzie jest, bo... No tak, bo porządek nie przysłuży... Kurczę. Nie służy do tego, żeby się odnaleźć. Nie mam tanki, nie wiem co z nimi zrobiłem. Niemniej zabierzmy sobie trochę tego. Weźmy sobie może ze dwa jabłuszka, bo nam po prostu zaraz zaczniemy umierać z tego głodu, bo nie zdążyłem zebrać marchewek. Dobra. Mamy nasz portable tank, zatem możemy sobie wrócić, a skoro już jesteśmy najedzeni, możemy nawet pobiec.
do naszej tutaj bazy dla naszej kochanej tutaj ekspiarki. No, cokolwiek. To będzie zbierało nam expa. A jako, że to z sobą współpracuje, będziemy mogli teraz zrobić taki myk. Oto tutaj oczywiście sobie przestawimy, żeby to wypompowywało. Oraz od razu to sobie weźmiemy. I to będzie nam szło do góry. Tutaj sobie postawimy następnego valve'a. Oraz postawmy sobie wreszcie nasze ściany. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Dobra. I nam zbrakło. Chociaż w ogóle to powinno być może trochę większe nawet. Whatever. Na razie nie mamy tego expa tak dużo. I nie będę robić sobie ekspiarki tak samo jak Karimiri. Także na razie nie jest nam to potrzebne. Zróbmy jednakże sobie więcej tych Wally. Whatever. Potrzebujemy do tego jeszcze wziąć oczywiście Energy Conduit. Ponieważ nie zrobiłem tego wcześniej, bo po co? Niech to sobie stoi. I to już nam nabiera mocy. I za chwilę będziemy mieć wystarczającą ilość, żeby to nam się stworzyło. Dobra, myślę, że odetnę już moc. Może przyczepię jeszcze na chwilę. Dobra. Mamy tego dość w tej chwili, żeby stworzyć więcej ścianek dla naszego tanka. Więc chodźmy i je postawmy. Hop, hop, hop. No i zrobił nam się multiblok, więc nie ma problemu. Tak, tutaj wypadałoby jeszcze postawić rurkę teleportującą, z tego powodu, że będziemy mieć jeszcze. Będziemy po prostu tutaj z tego. Tutaj z tamtąd jeszcze przesyłać sobie expa. Mam nadzieję, że to współpracuje tak w ogóle. Ponieważ stąd także muszę naszego expa przetransportować. Dobra. Tu tego możemy się pozbyć, bo to nie jest nam już potrzebne. Tutaj możemy sobie postawić. O. I weźmy sobie jakiegoś teleportującego pipa. Mamy go? Mamy. Weźmy to sobie, postawmy. Hop. To nie współpracuje. A bo to nie jest wodo. To jest stworzony dla wody. Zatem możemy sobie zebrać kaktusy, bo w tej chwili nawet nie pamiętam, czy mam. Kurczę. Rozwalił mi się kaktus. Znikł. Bez sensu. No dobra, mamy nasze kaktusy. Możemy je sobie przepalić. Tak, przepalmy je sobie zatem. Może tam, gdzie jest jakieś paliwo czy coś. No bo nie, po co paliwo? Ale tak, to nam będzie potrzebne. Chyba zresztą mam jeszcze jakieś resztki barwnika zielonego. Może trochę. Lub nie.
Wygląda na to, że nie mam. No trudno. To na szczęście nam się już zrobiło. Teraz możemy przerobić na pakuły. I wodoodporne, znaczy wodne rurki teleportujące już są. Ustawmy sobie, może nie tak. Ustawmy sobie na send only 201. Czy to potrzebuje naszej pomocy? I have no idea. Dobra, zobaczmy, co się stanie, jak postawimy sobie tą rurkę tam. Bo potrzebujemy to tam wlać. I ustawmy sobie na 201. I to będziemy musieli sobie zmienić. Troszeczkę się nie orientuję, jak to działa. I to chyba widać, bo coś tu się dzieje. Ale z kolei nie mam pojęcia co i dlaczego to tak dziwnie jest. Send and receive? Maybe? Chyba zrobiłem faila. No nic, ja to sobie zrobię w inny sposób, poza już kamerą. Tymczasem ja się z wami żegnam, bo odcinek nam się zrobił już stanowczo zbyt długi. Resztę dokończę w przyszłym odcinku. Także ja się z wami żegnam i przypominam, że rekrutacja dalej trwa. Także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.